Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin, prezes Polski Razem. Dzień dobry, witam serdecznie. Prawie prosto z Budapesztu. Co pan robił u bratanków? Na zaproszenie Wiktora Orbana uczestniczyłem w bardzo ważnej konferencji Grupy Wyszehradzkiej dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego. Szukaliśmy tam wspólnych rozwiązań, które zrównoważą interesy takich państw jak właśnie Grupa Wyszehradzka i tych największych potęg europejskich. Ale to było wydarzenie ważne również dlatego, że właśnie na tym forum Viktor Orbán ogłosił obniżenie CIT-u do 9%. Nie ukrywam, że kiedy pana rząd obniży CIT do 9%? Niewątpliwie to jest pytanie, które będę chciał przedłożyć Radzie Ministrów, bo naprawdę może pan przedłoży, zamiast chcieć, to po prostu proszę przedłożyć. Tak, przedłożę. Na pewno będę się starał zainspirować moje koleżanki i kolegów tym kierunkiem węgierskim. On jest, uważam, na dłuższą metę bardzo skuteczny. Dzisiaj mija równo rok po tym, jak Sejm udzielił wotum zaufania gabinetowi premier Beaty Szydło. Jak pan czuje się w tym rządzie w końcu koalicyjnym, o czym nie zawsze pamiętamy? Na pewno czuję się dużo lepiej niż wtedy, kiedy byłem ministrem w rządzie Donalda Tuska. Dlaczego? Dlatego, że popełniamy błędy, to jest oczywiste, sam popełniam błędy i wyłącznie o nich gotów jestem mówić, bo trudno mówić o błędach innych ministrów. Natomiast jeżeli popełniamy błędy, to po pierwsze one wynikają z tego, że nam chce się rządzić, to znaczy my naprawdę chcemy Polskę zmieniać, a nie dryfujemy biernie po falach popularności społecznej. No dobrze, dobrze się pan czuje. W styczniu tego roku pisał pan w odpowiedzi na list studentów swojej dawnej uczelni, między innymi to, że pana obóz polityczny popełnia błędy, czyli już nie mówił pan o swoich błędach, tylko o błędach pana obozu. I nie wszystkie decyzje są dla pana zrozumiałe. Miał pan też nadzieję, że z czasem nastąpią korekty. Rzecz dotyczyła głównie Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście. No i co? Według pana nastąpiły korekty, bo ten spór się, że tak powiem, rozwija. No właśnie mam nadzieję, że się przygasza, ale to jest rzeczywiście spór, który był bardzo kosztowny. I dla nas, jako dla obozu politycznego i dla Polski. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy bliscy finału. Finał, no ale to nie jest taki finał, że wszyscy powiedzą hura, hura, finał. Nie, w tej sprawie trudno rozwiązanie, które usatysfakcjonuje całą opinię publiczną i całe spektrum partii politycznych. Natomiast czyli uważam, są państwo blisko finału, który jest po waszej myśli. Im szybciej zakończymy ten spór, tym lepiej. I dla rządu, który nie jest stroną w tej sprawie, dlatego że spór toczy się przede wszystkim na forum parlamentu. I dla państwa, mówiąc szczerze, lepiej także dla Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że jego autorytet został bardzo nadwątlony. A co pan myśli w ogóle o Polsce po roku rządów PiS-u? Bo pan mówi, że państwo się chce, że rząd coś robi i działa, ale Polska jest głęboko podzielona i nie można chyba obok tego przechodzić obojętnie. To jest coś, co martwi mnie najbardziej. Jestem konserwatystą, wierzę w takie naturalne więzi społeczne. To są podziały, przepraszam, do granic nienawiści. No i nad tym wszyscy politycy powinni się zastanawiać, dlatego że to jest tak, że ta wojna na górze, która rozpoczęła się w roku 2005, już dawno zeszła na dół. Stała się także wojną na dole. Tak jak pani powiedziała, sam tego doświadczam, że ocieramy się, mówię teraz już nawet nie o nas, politykach, bo paradoksalnie my, politycy, być może podchodzimy do tego bardziej pragmatycznie niż wielu naszych zwolenników. Tak, ja wiem, że panowie czasem w studiach się kłócą, a później rozmawiają przyjaźnie na korytarzach. Tak bywa, bo mimo wszystko, mimo tych różnic zdań, mimo tych sporów, jeszcze raz podkreślę, moim zdaniem w wielu sprawach zbyt głębokich, to jednak łączy nas poczucie wspólnej troski o Polskę. Ja wiem, że dla... To co pan zrobił, żeby te podziały nie były takie dojmujące, oprócz tego, że pan o tym myśli? No, po pierwsze, staram się unikać wypowiedzi, które by dodatkowo podsycały te konflikty. Po drugie, mogę powiedzieć z
satysfakcją, że wszystkie, literalnie wszystkie projekty, które przygotowałem w ciągu tego roku, zostały poparte przez każdy klub parlamentarny, więc także przez kluby opozycyjne. I to wystarczy? Nie, to nie wystarczy, bo podziały przez ten rok się pogłębiły. To co pan zrobi? Chyba pani redaktor przecenia moje możliwości sprawcze. Ten podział, który w Polsce trwa... Ja mam nadzieję po prostu. Ja wiem, czyją matką jest nadzieja, ale pozwalam sobie pozostać przy tym uczuciu. Podział pogłębiony przez katastrofę smoleńską, wyjątkowo tragiczne wydarzenie. Ten podział będzie trwał przez pokolenia i można bardzo stopniowo i bardzo cierpliwie rozpoczynać zasypywanie tych podziałów, ale rozpoczynać, bo podkreślam raz jeszcze, mówię to z wielkim bólem, ale ten konflikt będzie trwał długie lata. Panie premierze, czy jednolity podatek przechodzi do historii? Nie, nie przychodzi do historii. Rozmawiamy. Pani premier powiedziała, że wyobraża sobie, że go nie będzie. Ja też sobie wyobrażam, że możemy odejść od tej koncepcji, zastępując ją inną koncepcją. Jakie są nastroje w kierownictwie rządu? Od wielu tygodni mówię, że na przykład eksperci mojej partii pracują nad alternatywnymi rozwiązaniami. Wiem, że prace toczą się też w Ministerstwie Finansów pod auspicjami pana premiera Morawieckiego. Natomiast byłoby źle, gdybyśmy odeszli od pomysłu jakiejś formy jednolitego podatku. Dlatego, że uproszczenie systemu podatkowego to jest rzecz moim zdaniem niezbędna dla szybszego tempa rozwoju gospodarczego. A skąd ten dystans do tej propozycji? No głównie minister Kowalczyk nad nią pracuje. Skąd ten dystans? Czy dlatego, że jednak przedsiębiorcy, którzy się rozliczają za pomocą PIT-ów, straciliby? Bardzo wielu przedsiębiorców na rozwiązaniach pana ministra Kowalczyka by zyskało, dlatego że on przewiduje, ten projekt przewiduje obniżenie ZUS-u dla mikro i małych przedsiębiorstw. I to jest znakomite rozwiązanie. Natomiast rzeczywiście straciłaby rzesza 100-200 tysięcy tych większych przedsiębiorców i moim zdaniem to jest rozwiązanie trudne do zaakceptowania. Oczywiście jest osobna sprawa tak zwanego podatku degresywnego. Ja nigdy nie ukrywałem, że jestem zwolennikiem podatku liniowego, czyli że procentowo każdy płaci tyle samo. Dzisiaj rozmawialiśmy dokładnie 4 tygodnie temu i pan mnie przekonywał, że bogatsi płacą mniejsze podatki. No właśnie, ale tak ja, jest. Ale ja obstaję przy tym, że jednak składki to jest wkładanie do jakiejś puli po to, żeby coś zyskać. Natomiast jeśli płacimy podatki, no to zyskujemy jakąś opiekę państwa, ale bliżej nie wiadomo jaką. Więc jednak to jest różnica. Nie chcę wracać do tego scholastycznego sporu. Oprócz podatków jest coś takiego jak daniny. Ogół pieniędzy, które pobiera od nas państwo. I dzisiaj jest tak, że procentowo od ludzi takich jak ja, zarabiających na przykład kilkanaście tysięcy miesięcznie, państwo pobiera mniej niż od takich osób, które zarabiają 3, 4, 5 tysięcy. To jako liberał muszę powiedzieć, że jest rozwiązaniem irracjonalnym i niesprawiedliwym. A jak pan odebrał a propos przedsiębiorców wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości, w której sugerował, że część winy za spowolnienie gospodarcze ponoszą przedsiębiorcy, którzy są związani z poprzednią władzą i dlatego wstrzymują się przed inwestycjami, czekając na lepsze czasy polityczne. Ja przez ponad 20 lat byłem przedsiębiorcą. No właśnie, dlatego pana o to pytam. Pamiętam rozmaite, czasami wielkie emocje w środowisku przedsiębiorców towarzyszące zmianom władzy, zwłaszcza jak dochodzili do władzy postkomuniści. To część przedsiębiorców, w tym ja, wpadała w czarną rozpacz, a część mówiła, no wreszcie nasi wracają. Ale nie przypominam sobie, żebym spotkał kogokolwiek, kto na złość władzy zrezygnowałby z zysku. Czyli to jest irracjonalne. To byłoby irracjonalne zachowanie, jeżeli by rzeczywiście do takich zachowań dochodziło. Mnie trudno sobie wyobrazić przedsiębiorcę, który rezygnuje z dobrego interesu po to, żeby zaszkodzić władzy. Natomiast mamy inny poważny problem. Mamy rzeczywiście problem bardzo słabego tempa wykorzystywania funduszy unijnych przez samorządy. I tutaj... Chyba też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego też ma problem z wykorzystaniem funduszy? Ja mówiłem o tym, podsumowując pierwszy rok działania mojego resortu.
że obok sukcesów są też, no, może jeszcze nie porażki, bo zdecydowanie za wcześnie mówić tutaj o porażce. Przeciwnie, jestem zdeterminowany, żeby do niej nie dopuścić. Ale jest coś, z czego nie jestem zadowolony. To jest właśnie tempo wykorzystywania przez mój resort funduszy unijnych i mówię to, mając równocześnie w pamięci, jak pan minister Kwieciński, odpowiadający w rządzie za fundusze unijne, wskazywał na podległe mi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako na instytucję, która bardzo dobrze na tle innych radzi sobie z wykorzystywaniem tych funduszy. Ale to nie jest tempo dla mnie satysfakcjonujące. Na pewno tutaj nastąpi przyspieszenie. Oszczędności z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a równowartość zapisana na indywidualnych, wirtualnych kontach w ZUS-ie. Taka jest rekomendacja rządu? Pierwsze słyszę. Przeczytałem ten artykuł. A może ten pan był w Budapeszcie? Który leży przed panią redaktor. Nic mi nie wiadomo, żeby rząd miał tego typu plany. Wydaje mi się, że to jest... Ale były takie rozmowy na ten temat? To jest jeden z wariantów branych pod uwagę? Nie, takiego wariantu nigdy nie słyszałem. Pamiętam, że pan w 2013 roku mówił, żeby te oszczędności z OFE oddać obywatelom. To tak było jest. Przy tym pierwszym skoku na kasę, czyli drugiego skoku na kasę wariant, OFE? Nie i będzie. Taki wariant przewiduje pan premier Morawiecki. Pan premier Morawiecki, mówił o tym wariant publicznie. 1/4 do 3/4, o ile pamiętam. 1/4 do Funduszu Rezerwy Demograficznej, 3/4 na indywidualne konto obywateli. To jest rozwiązanie, pod którym bym się podpisał obiema rękami. Bolało pana serce, gdy głosował pan za przywróceniem wieku emerytalnego 60-65+? Wie pani, no, polityk nie powinien się nad sobą rozczulać, ale nie ukrywam, że... Ale trzeba się rozczulić nad emeryturami sobą, obywateli. Miałem za sobą kilka nieprzespanych nocy. Dużo mnie to kosztowało. Dotrzymałem słowa. Skoro zawarliśmy porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością przewidujące między innymi obniżenie wieku emerytalnego, ale przewidujące też w zamian to, co dzisiaj ogłosi pan premier Morawiecki, konstytucję dla biznesu. To jest w zamian. W zamian, tak. Zdecydowane ułatwienia gospodarcze. No, w tym sensie, że znaczy, żeby pana serce mniej bolało, tak? To jest ta zamiana. Dla Prawa i Sprawiedliwości obniżenie wieku emerytalnego było jedną z konstytutywnych obietnic i Jarosław Kaczyński od początku mówił mi, że to jest dla niego kwestia jego uczciwości wobec wyborców PiS-u, więc ja to uszanowałem, prosząc go równocześnie, żeby PiS w taki sam sposób potraktował moje zobowiązanie wobec wyborców, czyli zobowiązanie do tego, że prawo gospodarcze i podatki po okresie rządów Zjednoczonej Prawicy będą prostsze. Dzisiaj właśnie pan premier Morawiecki ogłasza plan, no, z którym wiąże ogromne nadzieje jako były przedsiębiorca. A są jakieś gwarancje, że ten plan będzie zrealizowany? Ta konstytucja dla biznesu rzeczywiście zostanie wprowadzona? Było wiele szumnych zapowiedzi w poprzednich latach. Jedno okienko miało świetnie działać. No cudawianki, jak to mówią. Część tych rozwiązań rząd już przyjął. Dwa tygodnie temu, a właściwie półtora tygodnia temu przyjęliśmy pakiet. Ja już nie mówię o tym rządzie, ale mówię, że obietnice wobec przedsiębiorców są zawsze bardzo takie lukratywne i niewiele czasami z tego zostaje. No ja przypomnę, że doprowadziłem jako minister sprawiedliwości do deregulacji rynku pracy. Dzięki temu Polska wtedy na skutek tego działania została przez Bank Światowy ogłoszona światowym liderem, jeżeli chodzi o tempo poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. To, co dzisiaj ogłosi pan premier Morawiecki, no to jest 100 kroków do przodu w stosunku do tego, co ja zrobiłem w rządzie Tuska. Dziękuję bardzo. A pan wystąpił teraz troszeczkę jak forpoczta premiera Morawieckiego w tym programie. Jarosław Gowin, minister nauki, wicepremier. Beata Michniewicz, do usłyszenia.